Zdrowia. Czego nienawidzą komuniści? Religii. No a dlaczego? No dlatego, że ludzie mają wolność, wolność ducha. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No w Chinach Chińczycy, no jest wojna z chrześcijanami, jest w zasadzie walka z chrześcijanami już od tego czasu, kiedy Mao doszedł do władzy. No ale jest teraz coraz gorzej. 4 czerwca 1989 roku był no taki bardzo ważny dzień na Tiananmen Square, czyli to jest ten taki plac w Beijing, w stolicy Chin. Tak jak się oglądacie, jeżeli nie byliście w Chinach, no to jest ten Forbidden City, czyli to jest zabronione miasto i tam zawsze jest ten taki wielki plakat czy obraz Mao Tse-tunga. No to właśnie to jest na tej ścianie, na tej jednej z tych ścian i cała ta ściana to tak patrzy na ten plac defilat. No można powiedzieć, że to jest plac defilat, no bo w jedną stronę jest chyba z 4 czy z 5 czy 6 pasów i w drugą stronę jest 4 czy 5 pasów, taka wielka ulica, a w drugim kierunku no to jest potężny plac. No i właśnie tam na tym Tiananmen Square, na niebiańskich bramie, na placu niebiańskiej bramy właśnie były ta masakra, tam kilka tysięcy ludzi zginęło. No, Chińczycy mówią, że komuniści mówią, że to było tylko kilku czy kilkunastu, no ale to było parę tysięcy. No i w tym czasie, w tym samym czasie właśnie w Polsce w 1989 roku, no to następowała ta Magdalenka, był w sumie to ustawka pijanych komunistów. Wybrano Jaruzelskiego jako pierwszego prezydenta Polski niezależnej, no bo ten cwania, który wydał stan wojenny Polsce i Polakom, kazał się wybrać prezydentem. No opozycja na to się zgodziła, ten kretyn mazowiecki się zgodził na grubą kreskę, no i mamy to, co mamy. No ale w tym czasie komuniści chińscy patrzyli na to, no i oni widzieli, że w zasadzie te wpływy czy te zmiany, no to częściowo były też poprzez Jana John Paul II, czyli polskiego papieża, i Jan Paweł II. No i to widzieli, że ta religia jednak spowodowała coś, jakieś takie, cały naród powstał jakoś, tak? No, został oszukany przez Bolka, został oszukany przez Jaruzela, wszystkie te czerwone świnie dopadły do koryta, no ale jednak były te zmiany, no i komuniści w tym czasie patrzyli się na zachód, no i bali się. Tego wszystkiego. No i po Tiananmen Square, no to w zasadzie wskazali wszystkim grupom religijnym się rejestrować. No dlaczego się rejestrować? No bo powiedzieli, że jeżeli się nie zarejestrują, to będą traktowane jako kulty, no ale jeżeli będą traktowane jako kulty, no to będą ścigane. Ścigane będą prawnie i zaczęli zamykać bardzo dużo kościołów. Przez ostatnie 30-40 lat, no to bardzo dużo wśród Chińczyków następuje jakiś taki rozwój chrześcijaństwa. No tam brakuje, tam ludzie po prostu przy jednym dziecku i przy tej propagandzie komunistycznej i przy tej ateizacji i po prostu ściganie za pieniędzmi po prostu wyjałowiło ludzi z tych duchowych potrzeb. No ludzie zawsze mają jakieś takie potrzeby wyższego, potrzebują coś więcej niż chleba tylko. Komuniści to zawsze tylko mówią, że jak będzie chleb i kiełbasa, to już będzie pięknie. No ale chrześcijaństwo ma to do siebie, że jest dosyć atrakcyjne i wśród tych Chińczyków to oni zauważyli i jest na dzień dzisiejszy, to jest prawie 100 milionów chrześcijan, to jest, czyli powiedzmy tam 8% w buddyjskim, takim niby buddyjskim państwie, no to jest sporo. No 30 milionów, no to należy do tych wszystkich kościołów takich
kontrolowanych przez partię komunistyczną, ale przypuszczają, niektórzy liczą, że będzie w 2030 roku, że może być nawet 250 milionów chrześcijan w Chinach, kiedy jest teraz 90 milionów powiedzmy komunistów w partii. Także komunistów to też jest tylko powiedzmy 8%, a liczą, że będzie 250 milionów chrześcijan w 2030 roku, to 11 lat. Także to dosyć bardzo szybko to rośnie. Xi Jinping, on w zeszłym roku zaczął w zasadzie ścigać jeszcze bardziej regulacjami i w zasadzie to zakłada jakieś łańcuchy na te wszystkie sprawy kościelne. No i przyporządkowywuje komunistów, sekretarzy komunistycznych jako powiedzmy dyrektorów kościołów. No traktuje to w sposób taki partyjny i to jest no straszne jest to, że oni jako ateiści mają być po prostu dyrektorami kościołów. Tysiące tych ludzi w najróżniejszych parafiach było aresztowanych, wielu dostało no dosyć spore wyroki. No i ścigają. Wszystkie te kościoły, które są niezarejestrowane, są po prostu ścigane. Jaki to jest cel? No cel jest jak zwykle po prostu zamienić religię na partię. No i to jest przez tyle lat od 1948 roku, kiedy Mao po prostu walczył z innymi Chińczykami, przedwojennymi, którzy musieli się ewakuować na Tajwan, no to nieustannie zwalcza religię. No tak jak Stalin, tak jak Hitler, tak jak Bierut w Polsce, no to oni wszyscy zwalczają po prostu religię. No ludzie, którzy są wybrani na całe życie, wybrani, no. Partia ich wybiera, to jest właśnie Xi Jinping, no to jest dożywotni prezydent, no nie jest to prezydent, na Zachodzie się mówi, że on jest prezydent, ale też po prostu sekretarz partii. Ostatniego roku w prowincji Henan, no to 100 tysięcy, 10 tysięcy takich kościołów. No to trudno powiedzieć kościołów, tak jak człowiek, Polak sobie wyobraża, duży kościół powiedzmy zbudowany, i tam przychodzi nam jeszcze powiedzmy 1000, 2000, 3000. To nie są tego rodzaju kościoły, to są po prostu małe jakieś tam lokale, jakieś izby, gdzie przychodzi po 10, 20 czy 30 osób i oni sobie tam czytają tą testament, tą Biblię, tam nauczają się wzajemnie, no bo tam nie ma tak dużo tych ludzi po seminariach, ludzi którzy się uczyli, czy tam mieli powołanie duchowne i zostali duchownymi. Ludzie po prostu sami się zbierają. Oni sami zbierają, czytają sobie nawzajem w ten sposób. W 2018 roku prawie milion chrześcijan było ściganych, 5 tysięcy zaaresztowanych, między innymi taki amerykański pastor John Sanchang Cao, on 60 lat ma i on siedzi, skazany był na 7 lat za zorganizowanie tego, że przywoził jakąś pomoc żywnościową z Myanmar do Chin, no to wzięli go, wsadzili. Partia komunistyczna, czyli Xi Jinping, on zabrania powiedzmy chodzenia dzieciom do kościołów. Także jest jakaś taka reguła, że jeżeli dzieciaka się weźmie do kościoła, no to jest to jakaś paragraf NATO chiński, który mówi, że to jest nadużywanie władzy tam rodzicielskiej czy opiekuńczej, no i jest ścigane. Zabronione są szkółki niedzielne, zabronione są jakieś takie obozy, no wakacyjne obozy powiedzmy biblijne tego rodzaju w kościołach czy tych zborach protestanckich, chrześcijańskich, no to bardzo często krzyż jest zamieniany na zdjęcie Xi Jinpinga, czyli tego głównego sekretarza partii, czyli to tam dużo się nie zmieniło. Watykan
Watykan dużo nie pomógł. Watykan, jak zwykle ten papież Franciszek uznał powiedzmy ośmiu biskupów, których komitet centralny wysunął, powiedział, że to są biskupi, którzy my byśmy chcieli. No i Franciszek powiedział, no tak, to są biskupi, tak, oni mają tam jakieś no a to są tajni współpracownicy po prostu partii. I Franciszek się zgodził. 30 innych biskupów, których zaproponował Watykan, no to Chińczycy się nie zgodzili. Także jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, no nie bardzo. Bo Chiny po prostu komuniści jak zwykle rolują wszystkich i wszędzie. 12 maja ten z watykańskiego Pietro Parolin rozmawiał, miał takie interwiu dla gazety chińskiej oficjalnej, ale nigdy nie wspomniał o tym, że tych 30 biskupów nie jest w sumie zaaprobowanych przez komunistów. No i jedyne co to wspominał, tylko że powiedzmy, no są pewne kanały i komunikacyjne, no i Beijing i Watykan się stara dogadać. Hongkong jest też ciekawą sprawą, bo Hongkong jak był oddany, kiedy on był tam oddany? 1996 chyba szóstym, czy tam 99. No bo Anglicy niby mieli umowę z Chińczykami na 100 lat, no i wtedy te 100 lat już minęło. No i komunistyczne Chiny przejęły powiedzmy kontrolę nad Hongkongiem po stuletniej umowie. No i miało być przez 50 lat rozdzielenie, miało być jedno państwo, dwa systemy, ale tam jednak zaciskają wszystko. Tam zaciskają, powyganiali polityków z Hongkongu, powsadzali swoich, no i między innymi też włączają się do kościoła i też ścigają tam biskupa Joseph Zen, ciągle ostrzegał właśnie przed komunistami z Beijing, no i też go zaaresztowali. Dwa takie powiedzmy takie Częstochowy, no, pielgrzymki, miejsca pielgrzymek w Chinach, no to zostały w zasadzie rozwalone, zdemolowane. Bardzo wielu takich podziemnych księży katolickich i biskupów zostało aresztowanych. No i komuniści wprowadzają takie reedukacje, czyli to te stalinowskie, hitlerowskie metody po prostu ścigania duchownych. W tym Hebei właśnie też bardzo dużo kościołów porozwalali. No a Watykan milczy albo współpracuje w sumie z Beijing, otworzył na swój pawilon w ramach jakiejś współpracy czy wystawy rolnej. No jest to dosyć dziwne. Inna sprawa, no jest taki region północno-zachodni, gdzie jest Xinjiang, gdzie są Ujgowie, czyli muzułmanie, no to są tacy Turcy, tureccy, no muzułmanie można powiedzieć, tak, nie buddyści, nie chrześcijanie. No i Pentagon i wywiad amerykański mówi, że około 3000 ludzi jest w zasadzie pozamykanych w takich prawie że obozach przymusowych. No są to fabryki, oni tam produkują najróżniejsze rzeczy. Zakazane jest noszenie ubiorów, muszą się golić brody i tak dalej. Kobiety nie mogą chodzić w tych szmatach. No z jednej strony można powiedzieć, że coś w tym jest, no ale zamykanie tych ludzi do obozów, no to już jest troszeczkę za dużo, tak? No i 3 miliony, czy 100 milionów chrześcijan da się opanować w ten sposób? No najprawdopodobniej
Nie da się tego zrobić, ale jest tam taka ilość kamer, w Chinach jest taka strasznie duża ilość kamer i cała ta technologia rozpoznawania twarzy jest do tego stopnia, że pozakładali przymusowo w pewnym takim dużym zborze protestanckim. Także ten pastor musiał w zasadzie zamknąć to wszystko, no bo wszyscy ci ludzie, którzy przychodzili do tego zboru, no to byli rozpoznawalni, no i państwo komunistyczne, ten wielki brat, cała ta sytuacja szpiegowska, oni tam rozpoznawali, wiedzieli dokładnie to, gdzie i jak przychodzi. Także, że część jeszcze wpadała z tych informacji na te wszystkie media społecznościowe. No i było też pisane, że chodzą do tych zborów. No i w Chinach jest coś takiego jak kredyt społeczny, który wpływa na wszystko. Wpływa na uczelnię, na pracę, na mieszkanie. No ludzie po prostu patrzą się, kto co robi i gdzie robi i jak się zachowuje. No historia lubi się powtarzać i wygląda na to, że kiedy religia i wiara jest za bardzo ścigana, no to ludzie jeszcze bardziej jakoś wzrastają w tej sile i tak jak za Rzymian, czy za Stalina, czy za Hitlera, ludzie jakoś bardziej się duchowo odnawiają. Taki, był taki zbór protestancki, Wang Yi i jego żona byli aresztowani w grudniu, wczesny kościół wczesnego deszczu, no ale i oni powiedzieli w tej wojnie w Xinjiang, czy w Szanghaju, czy w Beijing, czy jeszcze w innym, w Chengdu, no to władcy wybrali wroga, którego w sumie nigdy nie będą mogli zamknąć. Dlaczego nie będą mogli zamknąć? No bo to jest duch człowieka w zasadzie. No i tego nie da rady zlikwidować. Także Chińczycy, nie wiadomo, czy to nie jest ostatnie podrygi. Trudno powiedzieć, jak Chiny mogą upaść, no bo gospodarczo jednak oni tam nie ma głodu, no i mieszkań nabudowali, także materialnie są w dużo lepszej sytuacji niż powiedzmy Indie czy kraje afrykańskie. No pomimo tego, że 5% Chińczyków ma 95% kasy, kiedy powiedzmy w Ameryce to 12% ludzi ma 78% kasy. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też bardzo dziękuję, ale serdecznie zapraszam. To jest guziczek, dzyń, dzwoneczek na dzyń. Piszcie pytania, piszcie odpowiedzi, polecajcie, wysyłajcie, gdzie możecie. I do następnego codziennego filmiku.